Państwa, ten wykład to jest bajka mazurska. Pozwolę sobie wykorzystać pewien motyw pochodzący z kultury XIX-wieczny Mazur. Ale tak w ogóle, żeby ten wykład, mimo tego, że będzie z przymrużeniem oka, żeby był poważny w treści i będzie dotyczył istoty historii. Historia jest pewną szczególną nauką. To, że sam się obroni, to jest inna sprawa. To, że zawsze dąży do prawdy, to każdy również wie. Ale historia to jest taka substancja, którą każdy z nas tutaj obecny może rozumieć zupełnie inaczej. Właśnie o tym będzie dzisiejszy wykład. Zaczniemy, proszę Państwa, od Diogenesa, bardzo znanego filozofa, który z tego czasu chodził po Koryncie z zapaloną latarką i szukał człowieka. I z rozpaczą stwierdził na koniec, że niestety nie znalazł. Ale z tego czasu Diogenes na zewnątrz murów Koryntu położył się na trawniku. Wokół miasta były niezbyt przyjazne tereny i skały, ale też mnóstwo śmieci. I w ogóle cały ten świat wyglądał dość ponuro. Na skrawku, dosłownie skrawku zielonej trawy, legł Diogenes, cynik. Filozof cynik to nie to samo, co cynik życiowy, dzisiejszy, to są troszeczkę bardziej rozumiane określenia, ale Diogenes był także anegatem, człowiekiem nie przywiązującym wielkiej wagi do czystości. I pewnego razu też właśnie leżący